85 lat temu śmierć księdza doktora Bolesława Domańskiego, a następnie pogrzeb był wielką manifestacją polskości w Zakrzewie. Myślę, co wydarzy się za chwilę. Postać księdza patrona można utożsamiać z godną i prawdziwą postawą patriotyzmu w trudnym dla nas Polaków czasie. Tak często powtarzał: polskość to dar niebios od Boga mi dany. 85. rocznica śmierci księdza doktora Bolesława Domańskiego. Ale również koncert niezwykły, że gościmy wspaniałe gości. Full Chór Chłopieńskiej Męskiej Filharmonii Poznańskiej, Poznańskie Słowiki, który również obchodzi swoją 85. urodziny. Brawo! Tutaj jest ta trzecia szczególna okazja, który bywał w naszej świątyni często w latach 60. i 70. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem ministrantem i kiedy pan profesor Stefan Zuligrosz zasiadał za organy, to wówczas ówczesny proboszcz naszej parafii, ksiądz Domachowski, wychodził przed ołtarz i mówił: Stefan, ja ciebie czekać. I profesor Stodzikrzysz wtedy po zakończeniu przyschodził z organem i udawał się na plebanie do księdza Domachowskiego. Ale również koncert szczególny dlatego, że członkiem tego chóru był nasz mieszkaniec Jan Szopiński, który kilka lat prześpiewał właśnie chórze Poznańskiej Słowiki. Drodzy Państwo, zapraszam na koncert upamiętniający. Chórem dyrygował będzie pan Maciej Wieloch, wychowanek, asystent wieloletni profesora Stodzikrzysza, a dzisiaj dyrektor artystyczny i dyrygent tegoż chóru. I akompaniował na organach będzie pan Marcin Gałęzki. Thank you.
Bogu.